Raz na parę lat zdarza się w Kielcach takie spotkanie, które jest zdecydowanie ważniejsze od tych pozostałych. To pamiętam mecz z Podlaski Ziemielsko-Biała, to był praktycznie mecz o utrzymanie, bo wszystko się mogło zdarzyć. Sama mobilizacja kibiców, widać było, że jeżeli coś się dzieje, to jest bardzo ważny moment dla Korony. Naprawdę tutaj w Kielcach kibice potrafią się zmotywować. Teraz przed nami kolejny mecz o tak wielką lub jeszcze większą stawkę. Pamiętam mecz półfinału Pucharu Polski z Wisłą Płocką. Do 70. minuty Korona przegrywała 2-0. Mamy bramkę kontaktową, cały czas wierzą. Golański w pole karne, mamy remis! Zaraz będzie 3-2! Niewiarygodna historia w Kielcach! Dlaczego mamy teraz nie powalczyć o takie chwile właśnie dla tych kibiców? Na pewno jako wychowanek klubu gdzieś tliła się w głowie ta myśl, żeby w przyszłości spełnienie marzenia byłoby to, aby zagrać w tym finale w barwach Korony. W tym sezonie wykonaliśmy kawał dobrej roboty w Pucharze Polski, ale te najważniejsze kroki zostały jeszcze do zrobienia. I szkoda by było to teraz zaprzepaścić. Naprawdę fajna frekwencja. Arka. Są mecze, na które kibiców nie trzeba zapraszać. Bo półfinał Pucharu Polski to obowiązek każdego fana. Doskonale wiecie, że bez was będzie bardzo ciężko wygrać. Bo tylko razem możemy osiągnąć cel. Finał na Narodowym. Korona Kielce, Arka Gdynia. Mecz sezonu w Kielcach. Zróbcie piekło na trybunach. Do zobaczenia. Thank you.